Witam Was serdecznie w drugi dzień świąt. Jest 25 po południu, chyba jest koło godziny 15. I w ogóle super, super się czuję. Bardzo odpoczęłam przez te półtora dnia. Naprawdę takie uczucie, że wszystko jest pozamykane, każdy ma jakieś swoje plany, nikt mi nagle nie zadzwoni, coś muszę jechać, coś załatwić. Po prostu nic nie muszę. Życzę Wam, żebyście chociaż raz w roku mieli właśnie taki dzień, żeby tak właśnie odpocząć. Oprócz tego jeszcze chciałam poruszyć temat tego, tak w skrócie. Przygotowo, dlaczego jestem sama. Część powiedziałam już w poprzednim filmiku. A następnie zacznę od może rodziny. Po prostu siostra jest za granicą, mama w innym kraju to za granicą. Zjeżdża tak raz na jakiś czas. Ojciec siedzi to w mojej rodzinnej miejscowości. Ja tam ogólnie nie lubię jeździć i też w sumie on nie przypada za świętami, więc tak każdy sobie sam na swój sposób spędza święta. A druga sprawa, pewnie jesteście ciekawi, dlaczego nie mam dzieci. Właśnie to chciałabym poruszyć, ten temat, ponieważ on jest dość kontrowersyjny. I też różni ludzie nowi, którzy mnie spotykają, to tak trochę się, nie wiem, widzę po ich minach, są zaskoczeni, że nie mam dzieci, bo się pytają. Wszyscy w moim wieku już mają, prawie wszyscy, tak mi się wydaje. Bo nie, na pewno nie jestem jedyną osobą. Po pierwsze uważam, że żeby mieć dzieci, to trzeba być na to przygotowanym. I psychicznie, przede wszystkim psychicznie, żeby wiedzieć, jak z dzieckiem postępować, jak je wychowywać, żeby było w porządku. Dlatego ja sobie już od dawna, dawna mówiłam, jeszcze jak dzieckiem byłam, że ogólnie to w sumie to nie wiem, czy chcę mieć dzieci, bo nie wiem, czy się po prostu będę nadawała na matkę. Nie jest sztuką zrobić dzieci, a później co? Dlatego gdybym zaszła w ciążę, to wtedy stwierdziłam, że po prostu zapisałam się do psychologa albo na jakąś terapię, żeby się właśnie uczyć, jak wychowywać dziecko, żeby wszystko było w porządku. Jakieś książki bym na pewno kupiła, bo wiem, że są. I no właśnie, ale to też trzeba być pewnym partnera, tak, że nagle nas nie zostawi, że będzie nam pomagał i będzie dobrym ojcem. No tego to w sumie nikt nie wie, ani czy będzie dobrym ojcem, ani matką, dopóki się tym takim osobą nie stanie, tak? Ale weźcie pod uwagę, że ja na przykład mówię, że nie chcę mieć dzieci. No okej, w pewnym sensie nie chcę, tak? Bo właśnie tylko i wyłącznie z tego względu, że nie wiem, czy po prostu się będę nadawała na matkę. Nie wiem, czy mam tyle cierpliwości, czy wiedzy i tak dalej, tak? Druga sprawa jest taka, że ktoś po prostu może nie może mieć dzieci. I naprawdę to jest męczące, że ludziom tak trudno takie rzeczy przetłumaczyć, a nawet nie przetłumaczyć, tylko że się po prostu, no nie wiem, są zaskoczeni. Zawsze mówię krótko, nie wiem, czy mogę mieć dzieci, no ale tak każdy widzę, że czuję niedosyt. No bo tak, ja nie wiem, czy mogę mieć dzieci. Ja wiem, że byłam z różnymi partnerami dłuższy okres czasu. No i tych dzieci nie miałam. Ile tam nie byłam pewna, no to wiadomo, się zabezpieczałam, a jak z kimś byłam dłużej i planowaliśmy jakąś wspólną przyszłość, no to już byliśmy raczej przygotowani, że ewentualnie jak będzie, no to fajnie. Nie chcieliśmy planować, ale niestety nie mogłam. I później nagle nie wiem, jak tutaj właśnie bardzo poruszać tematy osobiste. Też wiem z doświadczenia innych youtuberek, jak mówią, takich osób właśnie, które się dzielą swoimi przeżyciami, że to się później odwraca przeciwko. Ale ja w sumie chcę tak trochę pomagać ludziom. Więc po prostu
zostałam skrzywdzona kilka razy, to w bardzo krótkim odstępie czasu, to po prostu mi się wtedy wszystko zawaliło i w ogóle i trochę się wcale nie dziwię, że czy te różne zdarzenia były pojawiły się w tym samym czasie. No i okazało się, że z tego właśnie jestem w ciąży, tak? Z tym, że to było zdarzenie z jednym z partnerów, z którym wcześniej byłam dłuższy czas, więc dla mnie to było podwójne zaskoczenie. Po pierwsze, że tak się w stosunku do mnie zachował, a drugie, że właśnie zaszłam w ciąży. I ja byłam w ogóle w szoku. Ale niestety w związku z moją sytuacją wtedy obecną, jak i to, że ogólnie całe moje otoczenie nalegało, żebym usunęła dziecko. Ja nie chciałam, ponieważ wiedziałam, że to jest w pewnym sensie dar, tak, od Boga. Dlatego, że no naprawdę tyle czasu nie mogłam zajść w ciąży, że lekarz się nawet wpisał mi skierowanie do kliniki leczenia niepłodności, z którego nie zdążyłam skorzystać, a tu pach. No i chyba z tych nerwów, stresu lub właśnie z tego względu, że nie mogłam zajść w ciążę, a później prawdopodobnie może i donosić, poroniłam. Bardzo to przeżyłam w sumie do tej pory jeszcze. I co się stało w okolicy Bożego Narodzenia, znaczy w okolicy Bożego Narodzenia to dziecko miało się urodzić. Dlatego między innymi ten okres jest dla mnie taki ciężki. Tak, ale mówię to dlatego, że właśnie chcę, żeby nikt nie oceniał pochopnie kogoś, kto na przykład w internecie mówi, czy w ogóle gdziekolwiek, nie lubię świąt, nie chcę mieć dzieci, bo po prostu ktoś nie chce się wgłębiać w ten temat tak jak ja. A jest dużo takich osób, które zawsze wiedzą lepiej, co jest lepsze dla innej osoby. To mi się to bardzo nie podoba, ale ja już się nauczyłam być cierpliwą i każdy zrozumie we właściwym czasie. Także z tego względu obchodzę święta sama i ten okres jest dla mnie ciężki. Nie wiem, co będzie dalej, ale na razie ważne, że no nie wiem, bo to jest naprawdę ciężki temat. Tak, ale mimo wszystko życzę wam szczęśliwych świąt dla tych, co obchodzą. Bardzo się cieszę, lubię oglądać właśnie też filmy, nawet w klimacie świątecznym, pomimo tego, że ja nie lubię ich sama. Nie lubię stroić domu, nie lubię tych 12 potraw, ani dzielenia się opłatkiem i w ogóle nie poważam tych świąt, to no, powiedzmy klimat jest okej, ale denerwuje mnie, że to już się zaczyna zaraz po wszystkich świętych, gdzie wszystkich świętych też jest dla mnie ciężki właśnie z tego względu, co powiedziałam, bo ciągle myślę o tym nienarodzonym dziecku, tak, że poroniłam. No tak musiało być. Jeszcze się nie pozbierałam do końca, ale jest okej. Także życzę wam przede wszystkim więcej zrozumienia dla innych. I do zobaczenia w następnym filmiku.